Dzień doberek. Nie wiem, co się dzisiaj u Was dzieje, co dzisiaj przeżywacie, w jakim jesteście stanie, co się dzieje w Waszych rodzinach, w Waszej pracy, może w Waszych zakonach, albo w Waszych kuriach, na plebaniach, nie wiem. Dla mnie to jest trudny dzień, bo powiedziałem dzisiaj i odprawiłem najtrudniejszą mszę i powiedziałem najtrudniejsze kazanie w swoim życiu. Kto ciekawy, to niech sobie znajdzie. I dlatego tak sobie pomyślałem, że najlepszym słowem, które dzisiaj mogę powiedzieć, to przeczytać Wam tekst. Tekst modlitwy mojego Pana, naszego Pana Jezusa. Bo dzisiaj w Ewangelii Jan daje nam tekst, którym modli się Jezus w Wieczerniku przed śmiercią. Przed najgorszym momentem swojego życia Jezus siedzi z apostołami, swoimi przyjaciółmi i nie zajmuje się sobą, tylko modli się za nich. Spróbujmy się razem tym tekstem pomodlić. Spróbujmy razem wsłuchać się w tekst, który wypowiedział Jezus, tak wierzę, przed swoją śmiercią, za mnie i za Ciebie, za wszystkie nasze sprawy. Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Cię poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Amen. Dobrego popołudnia Wam życzę. Trzymajcie się i do zobaczenia.